Znaczy ja byłem wychowany w gospodarstwie ekologicznym, mój tata już atest miał od 90 roku. Żadna dziedzina nauki, nawet medycyna, nie ma tak dużego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Malinowski i dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa do tematu rolnictwo ekologiczne, użytki zielone, grunty orne. Na czym polega prowadzenie rolnictwa ekologicznego, gospodarstwa i czy to się to opłaca? Jesteśmy w Kretkach Małych, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim i mamy gospodarstwo prowadzone przez małżeństwo, młode małżeństwo, panią Dominikę i Macieja Mączyńskich. Porozmawiajmy może o gospodarstwie państwa. Jak długo jesteście w ekologii? W ekologii jesteśmy 13 rok. Gospodarstwo prowadzimy 15 lat. Jaka jest struktura gospodarstwa? Jakie uprawy macie? Jakie powierzchnie duże? Jakie zbiory? To może potem. Uprawiamy głównie warzywa i zboża. 10 hektarów około warzyw i 10 zbóż. A na tych 10 hektarach co macie? Sam obszar u nas góruje i owies w tej chwili. Ale były też lata poprzednie, mieliśmy orkisz, płaskórkę, grykę mieliśmy. Sprzedajecie to na zewnątrz, jeżeli chodzi o zboża? Tak, tak, tak. Sprzedajemy to do firmy Babalski na makarony, kasze. Właśnie. Na płatki owsiane, tak. Na mąki. Panie Macieju, jaki sprzęt macie? Czy jesteście samowystarczalni? Ile potrzebujecie? No tak, jesteśmy samowystarczalni, mamy dwa ciągniki, sprzęt podstawowy, też sprzęt do odchwaszczania, bronę chwastownik, do odchwaszczania ręcznego, dużo trzeba objeżdżać, te warzywa. A skąd pomysł w ogóle na ekologię? Kto to wymyślił? Ja byłem wychowany w gospodarstwie ekologicznym, mój tata już atest miał od 90 roku. Bo my żeśmy też mieszkali obydwoje w dużym mieście i żeśmy kupili to gospodarstwo, żeśmy się na ekologię po prostu przestawili. Nie. Cały czas to w sercu widać męża musiało być, że cały czas tego potrzebował. Długo musiał pan żonę namawiać na to, żeby razem z panem prowadziła to gospodarstwo? To może żona jak się wypowie. Nie. No tutaj powiem państwu, że faktycznie nie jestem z gospodarstwa ja ogólnie, ale polubiłam bardzo to, co robię. I nie chciałabym żadnej zmiany, prawdę mówiąc. Bardzo lubimy to, co robimy. Czy na tych 10 hektarach stosujecie międzyplon albo poplon? Tak, stosujemy rośliny motylkowate, również goryczycę, grykę. W międzyplonach doskonale odtwarza glebę i strukturę poprawia gleby, próchnicę tworzy, rośliny motylkowate wiążą azot, także jest więcej azotu w glebie, później ta roślina następna to ona już ma więcej tego pokarmu, lepiej jest odżywiona. Stosujemy również obornik, kompost. A skąd obornik, jeżeli zwierząt nie macie? Obornik mamy za wymianę za słomę ze sąsiadem, nie? Kto jest odpowiedzialny za dokumentację? Ja jestem odpowiedzialna. Jak to jest? Żeśmy się wdrożyli, z roku na rok jest teraz bardzo dobrze. Umiemy, potrafimy, także jesteśmy przygotowani na każdą kontrolę. I o każdej porze dnia i nocy. No, też. Czy uprawa warzyw jest związana z tym, że ta klasa gleby musi być odpowiednio dobra? No myślę, że tak. U nas głównie są gleby czwartej klasy, gliniaste. Jakby były troszeczkę może lżejsze ziemie, to by na przykład na okopowe było lepiej i na warzywa lepiej. No ale nie jest źle. Plony mamy dość duże. Warzywa potrzebują też na pewno dużo wody. Macie uprawę cukinii, z tego co widziałam 8 hektarów. Skąd bierzecie wodę? No wodę mamy z zestawów i oczek wodnych. Tutaj na terenie gospodarstwa mamy 4 takie stawy. No i z tego głównie podlewamy. Jakie warzywa uprawiacie? Uprawiamy głównie cukinię, ogórki, kapustę, marchew, buraczka, cebulę, koper. I co z tym robicie potem? Głównie mamy to pod kontrakty. Reszta warzyw idzie na sprzedaż bezpośrednią. Cukinia głównie jest pod kontrakt, a reszta warzyw na sprzedaż bezpośrednią. Jak można to sobie wyobrazić? Ile cukinii z hektara zbieracie? Około 45 ton z hektara. To w takim bądź razie, żeby zebrać tę ilość, potrzebni są ludzie. Zatrudniamy w sezonie około 30 osób do zrywania. I na wiosnę też tak około 20 osób. Tak sezonowa praca u nas jest, nie? Skąd bierzecie ludzi do pomocy? No, z okolicy. Jeżeli chodzi o zboża, jaką wydajność macie? No samopsza, pszenica ta prastara, samopsza ma około 4 ton. Owies, no w tym roku 3 tony, a
w ubiegłych latach 4 do 5 ton. Dlaczego akurat samopsza płaskórka? Stare odmiany pszenicy są dość fajne, one sobie doskonale radzą w tych warunkach ekologicznych. Nie potrzebują takich nakładów, takich tych pielęgnacyjnych, ochrony. One są bardziej odporne na choroby, szkodniki. Czy jest coś, co spędza panu sen z oczu, jeżeli chodzi o ekologię? Co jest najtrudniejsze dla pana? Mi się wydaje, że głównie to rynki zbytu poszukać, takie konkretne. Na tych rynkach zbytu na uczciwych, żeby trafić, nie? To może to mnie trochę obawiam, bo czasami się odstawiało i różnie bywało, nie? Ale się poprawia. Poprawia się to wszystko. Rynki zbytu są coraz lepsze, coraz większe i nawet tutaj okoliczni i sprzedaż bezpośrednia też wzrasta dosyć mocno. No myślę, że też w sklepach dużo są marże i to chyba dlatego te warzywa są bardzo drogie obecnie w sklepach, a u rolnika jednak można kupić taniej, no i wiadomo, lepiej. Jako specjalistów do naszego dzisiejszego tematu zaprosiliśmy dwie legendy. Jedną z tych legend państwo macie okazję oglądać na naszych filmach, to jest doktor inżynier Urszula Sołtysiak, ekspertka w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ale mamy dzisiaj świadka czasu, mamy żyjącą legendę, mamy człowieka, który to wszystko rozpoczął w Polsce. On był pierwszy. On dostał certyfikat z numerem 1 prawdopodobnie. Pan Mieczysław Babalski. Znacie się oboje, prawda? Jakie były początki? Gdzie się poznaliście? Poznaliśmy się na kursie rolnictwa w owym czasie biodynamicznego w połowie lat 80., które zapoczątkowały ruch rolnictwa ekologicznego, którego inżynier Babalski rzeczywiście jest pionierem i taką siłą napędową. Co pana podkusiło, żeby zacząć w ogóle rolnictwo ekologiczne w Polsce? Początki były bardzo trudne. To była tak jakby nowa wiedza, ale mi przypominało cały czas stare czasy. Także to mi pasowało, ponieważ tam się patrzyło na rośliny jako coś dobrego, a w rolnictwie konwencjonalnym głównie się patrzyło, czy już pryskać, czy jakieś zastosować jakiś środek, czy jakaś choroba jest. Inne zupełnie podejście, takie stare powiedzenie, pańskie oko konia tuczy. Właściwie iść na pole z radością, a nie szukać czegoś złego. I tak na tym polega to rolnictwo ekologiczne. Właśnie, porozmawiajmy troszeczkę konkretnie o rolnictwie ekologicznym, o uprawie, o ziemi. Panie Mieczysławie, pan jest specjalistą od ziemi. Czego ziemia pragnie, czego ziemia potrzebuje najbardziej? Życie glebowe. To jest podstawa tego, co mamy, co zbieramy. Właściwie to chwasty to są zioła, które leczą glebę, a choroby i szkodniki to są strażnicy przyrody. Ich zadanie jest zlikwidować, jak jest coś upośledzone, żebyśmy my nie musieli tego jeść. Dokładnie na to pytanie, które zadałaś, czego potrzebuje gleba, powiedziałabym to samo. Gleba potrzebuje życia, potrzebuje organizmów, które ze skały zamieniają ją właśnie w żyzną glebę, która daje życie roślinom. Jak patrzycie na takie gospodarstwo jak to? Mamy tutaj uprawy, mamy warzywa, mamy zboża, ale nie mamy zwierząt. Panie Mieczysławie, zwierzęta muszą być czy nie? Jak to jest? No najlepiej jak są zwierzęta, zwłaszcza krowy. One są idealne do tego, ponieważ obornik od tych zwierząt idealnie pasuje do życia glebowego. Ale zamiast zwierząt można wprowadzić odpowiednie płodozmiany, gdzie wprowadza się rośliny, które służą jako nawożenie. I praktycznie trzeba cały czas używać roślin motylkowych, ponieważ rośliny motylkowe mają ten dar korzystania z azotu martwego i go ożywiają, a ten azot żywy jest potrzebny dla innych roślin. Dokładnie tak. Rośliny motylkowe, motylkowate, obecnie mówi się bobowate w nowej taksonomii, to są rośliny, które wiążą azot. Właśnie dobrze powiedział pan Babalski. Martwy azot zamieniają w azot żywy w tym znaczeniu, że dostępny dla roślin. W takie formy, z których rośliny korzystają, budując swoje tkanki. Jaka jest przyszłość? Jak wy widzicie oboje państwo przyszłość ekologii w Polsce? Czy ono się różni od tego światowego wizerunku?
pytanie o to, jak widzimy przyszłość rolnictwa, to jest pytanie o wróżenie z fusów. Trudno powiedzieć. Naszym, myślę, mówię o sektorze rolnictwa ekologicznego, naszym życzeniem byłoby, by ono rosło w siłę i by jego udział w rolnictwie w ogóle zwiększał się, ale mamy świadomość, że wielu rolników jednak jest uzależnionych od agrochemii i swoją przyszłość widzi w intensyfikacji, bo w tym postrzega wyższą rentowność, większe przychody dla gospodarstwa. Rolnictwo ekologiczne musi istnieć i musi się rozwijać z dwóch powodów. Po pierwsze, by zapewniać taką właśnie trwałą żyzność gleby, elastyczność gleby w odpowiedzi jej na zmiany środowiskowe i tutaj rolnictwo ekologiczne znacznie lepiej sobie daje radę niż rolnictwo konwencjonalne. A drugi powód, dla którego potrzebne jest rolnictwo ekologiczne, to są jego produkty, które są poszukiwane jako sprzyjające utrzymaniu kondycji zdrowotnej, jako prozdrowotne, więc potrzebujemy zdrowej gleby i zdrowej żywności. Ja myślę, że rolnictwo ekologiczne to jest przyszłość, ponieważ to tym zadecydują klienci. Bo klient, jak będzie miał do wyboru ekologiczną żywność i konwencjonalną żywność, na pewno wybierze tą lepszą dla niego. Jeżeli byłoby to tak proste, jak pan mówi, to mielibyśmy tą sytuację. Nie, takie kiedyś było stare powiedzenie. Zdrowa gleba, zdrowa roślina, zdrowy człowiek, zdrowy mózg i zdrowa decyzja. Gdy coś tutaj nie gra, wtedy te decyzje są złe. Rodzina Babalskich jest znana z makaronów. To jest taki przykład na to, że jeszcze z tym, co robi się na tych polach, jeszcze dalej coś można zrobić, prawda? W ramach gospodarstwa. Jak to się sprawdziło u pana, u państwa? Ja myślałem cały czas, że będę robił sery, ponieważ w Szwajcarii, będąc tam na takiej 3-miesięcznej praktyce w gospodarstwie ekologicznym, mi pasowały robienie tych serów. Ale też zacząłem robić sery, ale te sery mi nie wychodziły. Ja dzwonię do Szwajcara, mówię, słuchaj Dawid, co ja mam zrobić, bo mi te sery nie wychodzą. A on mówi, na jak ty wysoko mieszkasz nad poziomem morza? Ja mówię, około 100 metrów. To tak na 1000 trzeba wejść, żeby dobry ser wyszedł. No ale jak mi te sery nie wychodzą, no to praktycznie mówię, to u nas jest bardzo dużo zboża naokoło. I te zboże przerabiać tak, żeby ludzie mogli coś z tego robić i coś jeść. Z początku było też trudno, ponieważ tych sklepów nie było, nie było miejsca, gdzie można było sprzedawać. Jeździliśmy przez 2 lata z Peterem Stratenwerkiem na takie spotkania zawsze na Grójecką 75, do klubu Ochota. I tam po 2-3 latach jeżdżenia naszego regularnie powstał pierwszy sklep ekologiczny. No i tak już się później zaczęło. Mogę powiedzieć, to był pierwszy sklep ekologiczny w Warszawie, także chyba pierwszy w Polsce, Grójecka 75, który bardzo długo istniał. Sklep wyspecjalizowany w żywności od rolników ekologicznych. Tam zacząłem pierwszy makaron sprzedawać też. Pierwszą suszarnię makaronu zrobiłem z szafy. Także złożyłem falerkę i po prostu tam suszyłem makaron. Nie dużo dziennie, ale około 10 kilo zawsze wysuszyłem. Gdyby rolnictwo ekologiczne było tak łatwe i proste, to by wszyscy tymi metodami pracowali. To rolnictwo wymaga wiedzy, innego spojrzenia na glebę, na rośliny. Nie dopasowywać glebę do roślin, tylko rośliny do tej gleby. Wtedy to będzie wszystko pasowało. Ja bym jeszcze dodała, że właśnie rolnictwo ekologiczne przez to, że jest takie złożone i wymaga wkładu, zaangażowania rolnika, współpracy rolnika z glebą, to odpowiedź na pytanie, dlaczego rolnictwo ekologiczne, skoro takie dobre dla środowiska, takie dobre dla konsumentów, zarówno zwierząt, jak i ludzi, dlaczego nie zawojowało świata? Moja trochę brutalna odpowiedź brzmi, bo ono nie daje nikomu da zarobić. Kto ma za nim lobbować w parlamentach? Producenci nawozów chemicznych, producenci pestycydów, leków dla zwierząt, regulatorów wzrostu, wielkich, gigantycznych maszyn? Kto ma stanąć naprzeciwko przedstawicielom wielkich koncernów, którzy prowadzą lobbying bardzo silny po to, by rolnictwo chemizować? Pierre Delbet powiedział takie piękne zdanie, że żadna dziedzina nauki, nawet medycyna, nie ma tak dużego wpływu na zdrowie człowieka jak rolnictwo.
od nas, rolników, zależy, jakie będzie zdrowe społeczeństwo. Doktor Pierre Delbet to jest francuski lekarz, który żył 95 czy 96 lat, od połowy XIX do połowy XX wieku. I to właśnie on jest z tego swojego długoletniego medycznego doświadczenia potrafił wysnuć taki wniosek, o którym mówił inżynier Babalski. Certyfikat państwa Mączyńskich jest już w nowej wersji? Tak, jest w nowej wersji, wydawanej od początku bieżącego roku, 2023, przez Komisję Europejską, na podstawie danych przesyłanych przez upoważnione jednostki certyfikujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Z tych danych montowany jest na takim wspólnej formatce, na wspólnym szablonie, montowany jest przez Komisję Europejską, odpowiednie oczywiście służby, certyfikat dostępny na stronie internetowej Traces, z łatwością się go znajduje, dostępny dla każdego, dla producentów zainteresowanych kontaktem z rolnikami, sprawdzeniem wiarygodności ich produkcji i dla konsumentów, którzy na przykład chcieliby znaleźć rolnika w Polsce, na Kujawach czy na Mazowszu i po adresie mogą znaleźć. W przypadku państwa Mączyńskich gospodarstwo produkuje buraka ćwikłowego, cebulę, cukinię, kapustę białą, marchew, ogórki, owies i pszenicę samoprzę. Jest tutaj szereg gatunków, są to gatunki warzywne. Uprawa warzyw wymaga od rolnika po pierwsze dobrej znajomości ich potrzeb i bardzo dobrej umiejętności zaprojektowania w płodozmianie, w zmianowaniu ich następstwa, bo rośliny warzywne, w odróżnieniu od zbóż, które wiadomo, albo o zimę, albo jarę, wiadomo kiedy się wysiewa. Jeśli chodzi o warzywa, wysiewa się w różnym terminie, bo mają różne wymagania temperaturowe. Zbiera się w różnym terminie, zbiera się w różny sposób, także warzywnictwo to jest sztuka. Gospodarstwo prowadzone jest jako ekologiczne od 2010 roku, więc już jest kilkanaście lat doświadczenia. Spróbujmy wyobrazić sobie, że jestem rolniczką konwencjonalną i nagle zdecydowałam się przejść na ekologię, na ekologiczne rolnictwo. Na co powinnam zwrócić uwagę na samym od początku? Po pierwsze, zarejestrowanie gospodarstwa, włączenie gospodarstwa do systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce, systemu krajowego. Nadzór nad rolnictwem ekologicznym w Polsce sprawuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i na specjalnym formularzu Głównego Inspektora należy zgłosić gospodarstwo. Tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy, ale dla wszystkich Państwa, którzy wytrzymali, dotrwali do samego końca naszego filmu, wysyłamy serdeczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo.